i samemu przedzierać się przez jego mroki. Na horyzoncie naszej wiary pozostaje ten jeden punkt odniesienia, krzyż Chrystusa, zenit ludzkiego cierpienia i to cierpienia kogoś najniewinniejszego. Wszyscy chorzy cierpiący, jesteście wpisani bardzo głęboko w tę przejmującą tajemnicę wiary. Krzyż, Eucharystia, wieczerny. Pamiętajcie, że Chrystus do końca nas umiłował przez krzyż. A miłość ta trwa w Eucharystii. Pamiętajcie, to niech będzie waszą mocą w słabości. Wy także jesteście wezwani, aby miłować do końca. Jesteśmy w Gminie Międzyrzec Podlaski w Zasiadkach. Za chwilę ósma wieczornica poświęcona pamięci świętego Jana Pawła II. W tym roku, tak jak powiedziałam na początku, jesteśmy w Zasiadkach. Za chwilę będziemy wspominać wielkiego papieża, wielkiego Polaka. Dzisiejszym hasłem jest święty Jan Paweł II, Ewangelia starości i cierpienia. I właśnie nad starością i cierpieniem będziemy się pochylać w sposób szczególny. Będziemy wspominać słowa świętego Jana Pawła II, jego gesty. Będziemy pamięcią wracać do pielgrzymek, które odbywał do Polski i w różne inne miejsca na świecie. Temat dosyć trudny, cierpienie i starość. Natomiast temat, który uważam powinniśmy podejmować i pochylać się nad nim. Dziś gościem specjalnym wieczornicy będzie ksiądz Paweł Siedlanowski, dyrektor kapelan hospicjum siedleckiego dla dzieci, który właśnie opowie o swojej perspektywie cierpienia. Cóż, bardzo się cieszę, że kolejny raz mamy możliwość organizacji tej wieczornicy. Tak jak pan redaktor powiedział na początku, to bardzo ważne wydarzenie. Zespół Biblioteki zawsze bardzo się cieszy przed tym wydarzeniem i z radością się do niego przygotowuje. W Zasiadkach jesteśmy po raz pierwszy biblioteka organizuje jakieś wydarzenie. Mam nadzieję, że to będzie piękny, pełen wzruszeń wieczornice. Są pod hasłem Dnia Papieskiego, czyli czerpiemy z tego, co jest ustalone na zewnątrz, czyli każdy dzień papieski w każdym roku ma inne hasło i my z tego hasła czerpiemy, to hasło bierzemy na tapet i pod tym kątem przygotowujemy wspomnienia o świętym Janie Pawle II. Trochę piosenek, trochę wspomnień, kilka homilii, kilka słów, tak żebyśmy sobie przypomnieli głos świętego Jana Pawła II, to jak był, jak opowiadał, jak się zachowywał, jakie gesty, jakie słowo, jak się uśmiechał. Boże, jestem taka zmęczona. Nie daję już rady. Nie chcę tego. To jest dla mnie zbyt trudne i bolesne. Cierpię. Słyszysz? Cierpię. Boże, jesteś? Powiem tak, społeczność podeszła do tego bardzo, bardzo, bardzo otwarcie. W bardzo otwarty sposób, tak. Właśnie tutaj szczególne ukłony w stronę pana wójta oraz pani dyrektor biblioteki za możliwość organizacji, tak, organizacji tego jakże świetnego wydarzenia właśnie u nas w Zasiadkach, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Świetlica w tym momencie właśnie w Zasiadkach wydaje się być
trochę za mała na tego typu wydarzenia. Jest za mała, ale liczymy na to, że przy pomocy pana wójta tutaj oraz mediów spróbujemy coś z tym zrobić, prawda? Wydaje mi się, że temat jest jak najbardziej na czasie. Wiele osób jest samotnych, pozostawionych samych sobie, więc wydaje mi się, że tematyka tego spotkania jest jak najbardziej na czasie. Cieszę się, że mogę być tutaj bardzo licznie zgromadzonym mieszkańcami miejscowości Zasiadki, także jestem sam ciekaw, co usłyszę i co się wydarzy. To jest nasz rodak, myślę, że no, dla mojego pokolenia, dla pokolenia większości obecnych tutaj, wielki autorytet. Mówimy o sobie, że jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II. Pewnie to pokolenie młodsze już, które dorasta, które już jest pełnoletnie i nie pamięta Jana Pawła II, inaczej na niego patrzy. Tym bardziej jest z naszej strony większe zobowiązanie do tego, aby tę pamięć nieść, a przede wszystkim wracać do treści, które zostawił nam po sobie Jan Paweł II. Myślę, że ciągle nieodkrytych, ciągle nam nieznanych, ciągle będący jakimś potencjałem, talentem do pomnożenia. To pewnie zależy od etapu, od momentu, w którym jest, kiedy się młodym nie myśli się o tym, kiedy przebywa lat, kiedy odchodzą ci, których kochamy, którzy są blisko, kiedy na cmentarzu coraz więcej znajomych, kiedy w szpitalach coraz więcej znajomych, kiedy nas dopada choroba, zaczynamy o tym myśleć. Aczkolwiek jest taka tendencja dzisiaj kulturowa, społeczna do tego, żeby temat cierpienia spychać na bok, żeby go chować, żeby go utylizować, żeby nie mówić o tym, jakby, mówiąc obrazowo, jakby ktoś chciał zamknąć oczy i nagle przestać bać się ciemności. Oczywiście tego się nie da w taki sposób przeżyć. I ten moment cierpienia jest cząstką naszego życia. My musimy go zaakceptować, przyjąć. Cierpienie można przyjąć, odrzucić. Nie jest rozwiązaniem eutanazja, nie jest rozwiązaniem próba przemilczania pewnych rzeczy, bo nie uciekniemy od tego. I myślę, że im wcześniej i szybciej sobie będziemy uświadamiali ten moment przemijania cierpienia, tym lepiej. Można się na to przygotować. Myślę, że każde spotkanie, sytuacje, kiedy spędzamy czas przed telefonem, smart komputerem, każde działanie, które wyrywa, jest dobre. Tym bardziej intencja, tym bardziej okazja do tego, żeby się spotkać, zamyśleć, posłuchać, sięgnąć jeszcze raz do tych treści jest ze wszechmiar dobre. Cieszę się, że takie spotkania mają miejsce, że jestem też uczestnikiem takiego spotkania dzisiaj. My zawsze jesteśmy zaskoczeni. Zawsze jesteśmy zaskoczeni i my mamy w ogóle, myślę, że taką tendencję do tego, żeby wiele rzeczy, które się nam zdarzają, które widzimy dookoła, żeby sobie gdzieś tam ustawiać głowę, że to nas nie dotyczy. To kiedy śmierć przychodzi, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi diagnoza, pierwszą rzeczą nie jest rozpacz. Na rozpacz przychodzi później, na ból, na inne rzeczy przychodzi czas później, ale pierwszym takim uczuciem jest zaskoczenie. Jak to inaczej miało być? Innym się rzecz... Tak, innym rzeczom to się, innym osobom to się zdarza, nam to się nie zdarza, nie? My kupujemy polisy ubezpieczeniowe, często narzekamy, mówimy, kupuję, no przecież to mi się nie przyda. A czasem się może przydać, nie? Tak samo tutaj. Ja myślę, że generalnie mądrość polega na tym, że my patrzymy na świat, na siebie holistycznie, szeroko, że dopuszczamy wszystkie możliwości i jesteśmy gotowi na wszystko. W wymiarze ducha tym bardziej jest to istotne, żeby być pogodzonym z przemijaniem, żeby mieć poukładane swoje sprawy z ludźmi, żeby nie dać się zaskoczyć, bo czasem ten czas się tak skurczy, że już nie mam później chwili na to, by sobie ten świat układać. Ale